Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i dzisiaj widzimy się w Ratropolis. Niektórych może zastanawiać, dlaczego Ratropolis, patrząc na to, że niedawno wspominam, że co czwarty dzień będzie jakiś odcinek, a tu nagle 3 dni temu był. Główny powód jest taki, że czwarta gra, którą chciałem przygotować, no niestety, powiedzmy, że nie jestem jeszcze do końca przygotowany z nią, więc musiałem na szybko coś nagrać i stwierdziłem, że Ratropolis. Więc dobra, bez zbędnego marudzenia, gadania. Dzisiaj gramy kupcem w lesie i powiem wam szczerze, chyba przejdę na easy, bo jednak przyznam wam się szczerze, po prostu nie czuję się na siłach dzisiaj, żeby grać na normalu i w ogóle nie czuję, żebym w ogóle był w stanie całkowicie przejść cokolwiek na normalu. Postaram się niedługo wrócić oczywiście, ale najpierw chciałbym więcej kart i możliwości podblokowywać, rozumiecie? Po prostu, żeby mieć większą szansę na zdobycie czegoś potężnego, co pomoże mi przejść. Ale dobra. Nawet bez mordzenia. Dobra, dom. Tak, zboże. Wymień. Garncarstwo, zboże, ser. No i ta dwójka. Powiem szczerze, bym z tym poczekał jeszcze. I jeśli już, to postawił strażnika. I resztę oczywiście przemieszał, bo jednak... Szkoda czasu na rozdawanie tych wszystkich strażników, którzy mają czas użytku. Wiecie, teraz kiedy jeszcze nawet nie wiadomo, z której strony przyjdzie wróg. A jeszcze długo tego nie będę wiedział, przez to, że gram oczywiście na easy. Nie, żeby mi się to podobało, no ale niestety. O, dobra, mamy go, z drugiej strony idzie, więc tak. Akurat strażnik. Trochę zarobiłem, dobra. O, dużo serów. I zaraz się skończy jedno zboże, to będę mógł zarzucić straż nocną. I dobra. No mogę trochę przybliżyć, patrzcie jakie fajne, bo patyka. Fajnego. Dobra. Skoro w sumie już nie ma nic do zrobienia, mogę na spokojnie zająć się takimi rzeczami jak zboże i w ogóle. Dobra, i teraz zobaczymy, co mam w skrzynce. Jakaś fajna karta. Ciekawe. Nawet, ale wolę nie ryzykować. Szczerze, chyba wezmę nacisk. Wydaje mi się taką dobrą opcją, żeby oszczędzać kasę. Co z tego, że mam już 400 parę. Ale no, i tak wolę oszczędzać. Dobra, kupiec. Gospoda. Biorę. Wierzę też na później. Zasadzki mur. Dobra. Czy jest coś, co muszę dokładać tutaj? Jeśli już, to co strażnika, bo jednak nie chciałbym stawiać ich na razie. Dobra. Jeśli dostałem takie, a nie inne opcje. Jeszcze mur się stanił, dobra. Znowu robię tą samą głupotę, którą zrobiłem jakiś czas temu inną postacią. Zobaczymy, co dostanę. Taktyk. Szybsze strzelanie od wszystkich budynków. Fajne. I szczerze, może to być błąd, ale postawię tu już wieżę. A tak, dwie karty do widzenia. Nawet nie ma co ich używać, chociaż... Czy ja wiem. Mogę zawsze wyeliminować w ten sposób. Dobra. Garncarstwo, ser. Gospoda. I co my tym razem mamy? Usuwanie kart, zdobywanie kart, złoto. Oczywiście, że to. Moim zdaniem to jest super opcja. Niestety, że leczenie to jeszcze odnawianie, no, służby najemnikom. Dobra. O, nacisk. Super. Teraz tak. To tak. Mamy tu wieżę, więc na razie nie trzeba. Przyspieszmy to nawet, jako że, no, mówiłem, że... Ale dobra, nie będę się już może pogrążał bardziej w plątaniu swojego języka i tak dalej. A w sumie niech jeszcze jeden tutaj przyjdzie na wszelki wypadek. Ja bym sądził, że to jest potrzebne, jak mamy wieżę jeszcze na 100% szybszym strzelaniu, ale no. No, jak widzicie, nie udało mi się ostatnio zbytnio przeżywać. Aż mi było tak sporo, sobie grałem prywatnie. I zobaczmy, wędrujący rycerz. Okej.
Ciekawe. Ryzykowne w użyciu, ale powiem szczerze, Wezem był dobra karta moim zdaniem. I oczywiście już przychodzą z drugiej strony. No to przyzwę ich już teraz. 150... Nie, to było chyba 180 złota. Dobra. Wiem, że jedno sobie nie poradzi, ale chcę wyeliminować po prostu jego i przemieszać. Dobra, kolejnego. Wędrujący rycerz. No i się udało, w sumie. Dobra, stać połowę złota, jeden poziom przywódcy. Dobra. Nie jest to może najlepsza opcja, ale niech będzie. Zobaczmy, jakie karty gospoda. Srebro, fajne, ale ryzykowny mur. Nie. Muszę chałupy. I teraz, jako że i tak będę przemieszał, to używam mocy. Zarabiamy troszeczkę. Garncarstwo, nacisk. W sumie mógłbym zrobić na odwrót. Dobra. Tak. Napój z miodu tutaj, bo w sumie ten gościu zaraz by poszedł sobie. I tak. Zamiana odrzuć kartę, zdobądź jedną... Nie trwa może rzadkości wyżej. Fajnie. O. Mamy chyba to, co będzie mi najbardziej potrzebne. Te dwie rzeczy, powiem wam szczerze, nie ma przebacz, muszę wziąć. No i na mur mnie nie stać, ale... Jeśli ich wyzwiemy teraz, to mogę kupić od razu mur. Sporo ryzyko wiem, ale... Coś czuję, że to może być... Naprawdę dobra opcja, bądź co bądź. Dobra, strażnik nocny, niech w sumie tu idzie. Oczywiście rycerz jak nazwać musiał po prostu sobie pójść. Ale proszę, mimo wszystko na styk się udało. Gospoda, oczywiście używam, żeby ta dwójka sobie nie poszła. I tak, złoto, dom, albo karta. Dom, zdecydowanie dom. I teraz tak, nadchodzi boss. Mamy sporo czasu, więc póki co bym nawet zaryzykował w ten sposób. Tak. No i oczywiście mur. Innej opcji nie ma. Oni niech już tam idą. I teraz tak, gromadzenie. I jedno co to liczymy na jak najszybsze przyjście jego. Może nacisku i domu. Jeśli te trzy karty się uda zdobyć, to jeszcze jest dobrze. Jeśli nie, to szybko przemieszać, postawić wieżę trzeba. Dobra, mam nacisk. Rycerz, okej. Dom. Powinno się teraz udać. I tak, wiem, że wędrujący rycerz szybko i tak się zmarnuje, ale... No, on jest tym, co moim zdaniem potrafi ocalić prawie każdą sytuację. Na obecny moment przynajmniej. Szczególnie się patrząc na to, na jakim poziomie trudności gram, bądź co bądź. Dobra. I zobaczmy, co to. Od razu można aktywować moc, kiedy przyjdzie kupiec. Ulepszenie karty albo... O. Złoty łucznik, jakaś naprawdę droga jednostka. Która... Trwa w sekundę dłużej za każdy... Podatek, ale nie. Powiem wam szczerze, nie. Muszę ulepszyć kartę. Pierwsza rzecz... Jeszcze bardziej jego? Nie. To jest zdecydowanie lepsze. Powiem wam szczerze, bo nie dosyć, że 6 za każdą kartę. W momencie, kiedy go oczywiście dostajemy, to jeszcze sam w sobie jest podstawowo silniejszy i w ogóle. Chyba, że wieża? Dwie strzały, 5 obrażeń. Super to by było, ale... Wieża jest jednorazowa. A ich będziemy mieli przez długi czas ze sobą, więc... Dobra. Jak to wygląda tutaj? O, niestety już tylko jeden został. Nacisk. Garncarstwo, zboże. Za każdą kartę w worku kart? A, ile zdrowia ma aktualnie. Dobra. Jako, że tu jest sytuacja taka nieciekawa. Postawił tam co prawda, ale... Dobra. Mamy tu już takiego jednego wytrzymalszego, to można spokojnie zająć się innymi sprawami. Ser, ser. I teraz tutaj dostawię strażnika.
Te dwie rzeczy wymienię na pieniądze. No i patrzmy, jak to pięknie wygląda. Coś czuję, że mimo tego, że gram kupcem, którego nie lubię, to mam szansę nawet to wygrać. Głównie dzięki temu i wieżom. W szczególności, jeśli później bym tu podostawał więcej wież. A szczerze, to może być nawet dobry plan, żeby właśnie tak się obwieżować. Z nim tylko tymi, wiecie, też te złote wieże później, które co prawda wydają pieniądze, no ale... Jednak mogą być naprawdę przydatne. Dobra. Co to za karty? Łuczarz. Pamiętam. Fajna karta pod tym względem, że można łatwo sobie uratować sytuację, ale nie. To jest jeszcze lepsze. Moim zdaniem przynajmniej. Prawda, teraz nic nie zarobię, ale no. Dobra, mamy wieżę. Mamy wieżę. Dobra, przyspieszmy to. Może będę żałował, a może nie. I tak, jako że tu jest sytuacja jak zwykle niezbyt ciekawa, to tak. Tam mają dużo, wiecie, bardziej rozwinięte wszystko. Jednego w taki sposób i zobaczmy, co kupiec oferuje. Renesans. Przez następne 10 sekund koszt wszystkich kart ekonomii minus 100%. Bakery, czyli to jest piekarnia. Co 60 sekund minus 20 kosztu na wszystkie karty. Ryzykowny budynek, jednak drogi w ogóle, ale wezmę. Warto sprawdzić, jak to zadziała. Jak mam tutaj? Tutaj jest jeszcze spokojnie, nie no. Można w normalu bym dobrał, chociaż powiem wam szczerze, nie sądzę. Dobra, teraz jak tam mamy ze szczurkami? No, w porządku, ale jeszcze jeden domek może postawię. Zanim coś. I tak. Piekarnia. Domek. Mało kasy, więc akurat idealnie na zboże. Przywołujemy wcześniej. Nie wiem, czy rycerz będzie potrzebny, więc tym razem może go sobie odpuszczę. Dobra, odpuszczę. Nie ma co ryzykować. Tylko zrobię w ten sposób, żeby trochę dłużej przetrwał ten. Dodam to, tak. Wow. Nie sądziłem, że naprawdę, że tak dobrze wyjdzie. A jednak. Dobra, jeden doradca jest jeden do ataku wszystkich. Oczywiście. I co tu mamy? Więcej opcji wyboru kart, okej. Oczywiście nie ma wyboru kart, więc może pomału pora usuwać sery. Tak, zdecydowanie. Okej, nadciąga bossu. Wezwijmy go wcześniej, wiem, że to może być ryzyko spore, ale niech będzie w ten sposób. I tak, teraz jego tu, to tak. Mogą mi trochę inaczej zrobić, ale już za późno. I teraz nacisk, to i zboże. Tak, zdecydowanie, jak tylko będzie okazja, muszę wykupywać więcej wieży. Po prostu jest takie piękne, jak widać, kiedy ona eliminuje większość. Gospoda jest potrzebna. A co ciekawe, chyba nie. Więc póki co poczekam z tym wszystkim. O! Jedna dodatkowa karta, chwilowa, militarna przy każdym przetasowaniu. Biorę. Fajne, fajne. Dobra. Budynek czy ekonomia? Budynek. Straż pożarna. Okej. I teraz tak, złoty łucznik. Chyba sobie podziękuję. Nie ma co po prostu. Jak to wygląda sytuacja? O, handlarz, dobra. Złota włócznia. Zadaj obrażenia równe 10% wydanego złota. Pol 3, dodaj kartę do cmentarza. A jeśli tego raz nie zrobię, to tracę. Kiepsko. Maruder. Wow. No i tutaj właśnie chyba o nim mówiliśmy, że kiedy wystawiasz tą kartę, to tracisz życie za każdy koszt swój. Szczerze wezmę go. Może uda mi się jakoś go fajnie stanić. Przynajmniej mam nacisk, mam piekarnię. Zaryzykuję. Jeden apartament też może być. To w sumie tyle. Dobra. Można przemieszać na spokojnie.
Jesteśmy u łuczarza, marudera i w ogóle pełno różnych dziwactw. Więc tak, to tutaj. I dobra, nie ma nacisku, ale jest piekarnia, więc oczywiście piekarnię użyję, bo czemu by nie. Jak darmo to bierę, prawie darmo też bierę. I chodźcie, przeciwniki. Dobra. Co prawda kosztuje teraz 100, więc będziemy mieli tylko 40 życia, ale... Udało się chociaż trochę go stanić, więc wiecie, no... Nie ma co aż tak narzekać. Sytuacja jak? Okej, ten... Koleżka już sobie nie do końca radzi, tu na spokojnie poszedł. Tak wiem, że mu się poszło, ale ja jak zwykle po swojemu. Okej, kości, plac. Strażnik karawany jeszcze kolejny. Też wezmę kości. Co prawda się trochę pieniędzy wydaje na nie, ale no. Okej. Łuczarza mogę tu postawić, bo w sumie czemu nie. No i teraz największy problem, bo maruder. Chciałbym jednak z niego skorzystać, ale... Dobra, trudno. Może nie będzie opłacalny szczególnie, ale no, przynajmniej użyję. Tutaj strzelę tą strzałą, bo w sumie jak mam co... Przynajmniej ułatwi trochę tą sytuację. Dobra, nie wiem, po co nawet o tym gadam wszystkim i tak dalej. Kolejny łuczarz? Nie. Najpierw kości niech będą. Zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja. Przedłużymy im usługi. Okej, garncarstwo. Zboże. Zobaczmy, co mamy. Chałupa, pieniądze. Usuń ser. Mam nadzieję tylko, że dobry ser trafia. Okej, dobry. Nacisk. I jako, że za darmo wszystko, no co? Użyję sobie to, żeby dostać 30. Tutaj dam jego. I aktywujmy bossa. Oczywiście musiałbyś się trochę trafić. Nie wiem, to wielki problem, wiecie, no, przyglądać na tej sytuacji. Przypada mur trochę podniszczyli, ale no. Mówiąc szczerze, to raczej wątpię, żeby przynajmniej na łasicach, żebyśmy odpadli. O, wędrujący rycerz. Nie mam karty, a nie, no, będzie słaby dosyć, ale... W sumie przydałoby się postawić go tak czy siak. Jego nie. Strażnik nocny. Znaczy podstawowa karta, prawdopodobnie będę musiał z niej zrezygnować na ten moment. Dobra, co my mamy tym razem? 50% zasięgu wszystkich jednostek tylniego rzędu. Fajne. Komisja ulepszyła swoją kartę po użyciu, daj tę kartę do cmentarza kart. Strasznie ryzykowne, bo całe złoto wydaje. Ale fajne, bo będę miał wszystko poulepszane. Ja tylko będę miał znowu problemy spore ze złotem. A tu 50% zasięgu wszystkim jednostkom dystansowym. Nie mam ich dużo, ale wyobrażacie sobie ich, jak będą rzucali nie wiadomo gdzie. Może to być spory błąd, ale wezmę to. Chociaż czuję, że komisja mogła być równie dobrym wyborem. Dobra, chleb. Co? To wysyłamy. Tak. Dobra. Stróż nocny niech tu dojdzie, tutaj też, tak. Rycerz niech tutaj idzie. Trochę tego. Asesynacja. Zasadzka. O. Okej. Okej. To jest też trochę jakaś taka dziwna karta, że ulepszy życie z tej ściany o 1, które jest 120% złota wydanego na konstrukcję. Wezmę te dwie rzeczy, bo tutaj gospoda zawsze się przyda, a to nie jestem pewien co to, więc no. Mur obronny? Wezmę na później może nawet. Jak tam sytuacja? Wszędzie stabilnie? No, szkoda tylko, że nie udało się zdobyć kolejnych wież podstawowych. Nie ukryłem, te złote bym nawet wziął, tylko że one za szybko by mnie do bogactwa doprowadzić. Jeden poziom przywódcy, wszystko? Nie. Bicka karta budynku, kowal, dobra, fajnie. Rozbudowa, super. Jeśli się dobrze trafi, to... Dokładnie jest tak, jak chciałem, super. Mamy kowale i od razu go rozbudowujemy. Inaczej mówiąc...
Teraz 80 sekund mam ulepszenie kart. Dobra, tutaj jest strażnik, tutaj jest więcej, więc dostaniecie wy dostaniecie za to najemnika. Turlamy kość. Zboże. W sumie nic więcej nie ma do zrobienia. Więc tak. Nie opłaca się nawet używać tej mocy. Po prostu. Dawaj. Dalej nie do końca rozumiem, jak to działa. Będę musiał zaraz sprawdzić. Tylko na pewno oczywiście zarobić, by to sprawdzić. Co? Nawet nie wiem, o co chodzi, ale okej. Co? Chyba jest zły opis, powiem wam szczerze. Dobra, usuwajcie karty, ostatni ser. I zaraz też nocną straż trzeba będzie wykasować całkowicie. I tak. Jednego takiego nie. Nawet by się opłaciło, widzicie to? Dodać tutaj. Nie przejmując się tamtym. To za co dajemy w to miejsce? Gospoda. No nie będzie tu. Garncarstwo, chociaż powinienem wcześniej, tak. Jest spokój. To od razu tu. Dobra. Piekarnia, garncarstwo za darmo, nacisk za darmo. To za darmo. Marder tylko za 70. No i on za darmo, dobra. Właśnie zobaczymy, co się stanie, się ulepszy Mordera. Okej. Nie jestem pewien, czy opłaca się go ulepszać. Pierwsze co, to może napitek z miodu. A tutaj co mamy? Dalej, nie wiem, jak to działa, ale okej. Bo to po prostu atakuje wszystkich. Ale dobra, ulepszymy napitek z miodu, bo jednak takie leczenie jeszcze lepsze, przedłużanie służby może być no nieocenionym wsparciem. Dobra, chodź bossu. Oczywiście, że on kto inny mógł się trafić. Strażnik karawany, potrzebnie. Dobra. Okej, wygrywamy jak na razie. Przynajmniej tak mi się wydaje się. Jedną kość tylko. Szkoda. Chyba strażnik karawany, ile tu jest? Dwóch strażników, tutaj trzech. Więc dochodzić tutaj. I tak wiem, że to jest większa armia, no ale armia ta najemna jakoś takoś. No powiem szczerze, jej nie ufam. Bonusowe życie dla wszystkich kart militarnych. I teraz złota włócznia, bazar, szlachcic. Nie, to, zdecydowanie to. O, patrzcie, kupiec już przypływa łodzią. Czyli chyba się dobrze nam udało ogarnąć sytuację. Dobra, to wyrzucamy. Mur obronny. Dobra, z tej strony idziecie z murem. Jak już tam po prostu będzie oddział, wiecie, to wolę mieć być przygotowanym na obronę przy tym wszystkim. I tak, maruder w zamiana najemnik, maruder, farma. Albo losowy budynek. Pracownia. Mogło być lepiej. Ale wiecie, nie będę narzekał. Tja. Nie. Nie wiem, co ty sobie myślisz, gro, ale odpowiedź stanowczo brzmi nie. Dobra. Teraz przy okazji, jak już to nadciąga, to może zobaczę w końcu, jak to działa. Tak prawdziwie. Tak jak myślałem, zadaję po prostu obrażenia. Czyli mocno błędny opis. Teraz tak, 1-6 kości, znaczy jakich kości kart? Nie. Wędrujący rycerz, jak będzie wyglądał? Fajny, ale dalej będzie. A nie, dobra, o sekundę mniej traci za każde zabójstwo. Tutaj, jak to wygląda? Ciekawie, ale chyba najpierw ulepszę ich. Wiem, że dla niektórych to może być taka strata czasu, ale z tym zasięgiem, co. Mówią ciuciu, nawet jeśli mają być słabą jednostką, to zawsze będą przynajmniej mocno wspierać nas, już osłabiając wrogów z dalekiego dystansu. Więc no. Dawaj te nagrody. A, to jeszcze nie koniec.
Okej. Dobra. Garncarstwo to coś tak... Zboże? Dobra, niech będzie. Strażnik karawany tutaj. Zobaczmy, jak kości tym razem pokażą. Nieźle. Okej, ile mamy tutaj dzidowców? 5. Jakaś fajna karta jest może? To może się przydać. 5 dzidowców, tu mamy 4, dobra. Przy okazji to aktywujmy, nie wiem czy było potrzebne, ale tak, wolę dla bezpieczeństwa to zrobić. Strażnik karwany. Nie mam dla niego miejsca niestety. Dobra, ale mam za to łowisko. Wolałbym je jednak w środkowym kręgu dawać niż tym tu w środku, niż tym tutaj, bo jednak jest najbardziej wsinięty. Dobra, nacisk. Piekarnia. Wiecie, tak dla marderów, że już będę ich stawiał, żeby byli jak najtańsi. Okej, mogę jednego mordera czy dwóch? Dobra, dwóch to jednego tutaj stawiam. Drugiego postawię z tej strony. Nawet jeszcze nie jest potrzebne, wiecie. Wolę na wszelki wypadek. I okej. Kolejne ulepszenie. Wow. W sumie przyznaję, mam dosyć mało kart już takich do ulepszenia. Teraz może weźmy się za rycerza, bo jednak... Jeśli będzie trochę dłużej wytrzymywał, to zawsze będzie sporym ratunkiem, bo ubije więcej, zanim zniknie. Dobra. Kolejna fala. Niestety odeszło. W takiej sytuacji mogę mordera wystawić gdzieś, albo strażnika karawany. Oczywiście, że jak mam wybierać tą dwójkę, to wybiorę strażnika karawany, bo jednak jest pewniejszy. I jeszcze dodatek nie znika po jakimś czasie. Dobra, dawaj tam skrzynkę. Ta włócznia, napój z miodu, polowanie, nie. Pora usuwać karty i jak mówiłem jego, a nie, ulepszyłem? Nie ulepszyłem, dobra, to mogę usunąć z czystym sumieniem. Okej. Garncarstwo. Wędrujący rycerz. Puśćmy ich wcześniej i tak, pierwsza rzecz. Czy jest to potrzebne? W sumie z tej strony tak, bo nie mają wsparcia, dobra. Okej, chociaż nie mam miejsca, to tak. Zobaczmy, jak jest z tej strony. A z tej strony dzięki mojej wieżyczce jest bardzo spokojnie. Więc łuczarza, jeśli już to dodajemy tutaj. I to nie dla złotych strzał czy coś, to po prostu tak. Spore przemieszanie, zobaczmy co mamy. Fajne ulepszenie, zdobyć kartę. Dalej nie wyczuję tu żadnych fajnych kart. Więc rozbudowa. Ulepszymy wieżę. I tak, nadciąga bossu. To już jest bossu. Chyba albo ostatni bossu tych tutaj koleżków, albo to będzie już pierwszy bossu następnych. Nie jestem pewien. Dobra, willa, 2 mieszczury, 4 podatki, fajne, ale niepotrzebne. Nie mam miejsca na co... Nie dzięki, nie skorzystam. Dobra. Tym razem ulepszmy, weźmy... jak to działa? A, to się staje po prostu jednorazowego użytku, czyli że nie muszę użyć tego od razu. Okej. Okay. Garncarstwo jak 15 zamiast 10, tutaj 30 za każdą. Fajne. Ale złota nie potrzebujemy, kości zdecydowanie. I swoją drogą, teraz priorytetem powinno być zbieranie zdecydowanie mieszczurów. Nie jakieś inne rzeczy, tylko dosłownie zbieranie mieszczurów, bo jednak... Bez nich to ja nie osiągnę nic. Dobra. O, łowisko. Zobaczmy, co my tu mamy w łowisku. Dasz strzał? O nie. Gorzej się trafić nie mogło. Chyba. Dobra. Nie. Nie wierzę.
pamiętam już nawet co chciałem rozbudować, więc pozwólcie, że zbuduję po prostu ścianę. Jako, że mamy tutaj teraz takiego nieprzyjemnego kolesia. Maruder. Mało będzie miał życia, ale no niestety. Jest moim ostatnim nadzieją, nie chcę tego mówić, ale taka jest prawda. Dobra. Szybciej, potrzebuję tego mordera. Chyba się uda. Przetrwam to jakimś cudem. Gdyby dokrył, jeśli już na sporym farcie, ale przetrwam. Dobra, to przy okazji ulepszenie. Zasadzka, zdecydowanie. Potem jeszcze z kim, co? Najemnik, zasadzka. Gromadzenie w ten sposób. Tak. Czemu mój błąd, że nie wziąłem tych oddziałów tutaj. Ale nie, nie. To szczerze, że gram na easy, więc aż tak mi nie zależy. Bardziej chciałem tylko po prostu, wiecie, zapoznać się z możliwościami poszczególnych klas. Dobra, nacisk. Oczywiście nacisk nie trafił tam, gdzie miał, miał trafić. Kolejna fala. Super. Ten się przynajmniej jest z drugiej strony, więc nie jest może aż tak źle. Dobra, jest źle i to bardzo. Okej. Okay. Triumf. Niech sporządzę listę, 10 upomnień, 5 podatków, 20 mieszczurów, czas przetasowania 3. Wolniejsze przetasowanie, ale dużo więcej mieszczurów. Zdecydowanie to jest coś, co może okazać się konieczne. Tutaj co mamy? Legendarna karta jakaś fajna. Komisja. Nie. W sumie nie wiem nawet po co chciałem. Ulepszenie, nie. Dwa domy, mur obronny. Tak. Jak to wygląda obecnie? No nie wygląda. Dobra. Prawdopodobnie to już koniec. Mogę niby narzucać takich i w ogóle, ale co to da? Za dużo jaszczurów, za mało czegokolwiek. No zdecydowanie. Tak więc jest moje zaniedbanie trochę sytuacji, to prawdopodobnie właśnie teraz pożegnamy się z rozgrywką. Wiem, że mogło być lepiej, ale tak czy jak jestem zadowolony, bo przynajmniej może blokujemy nowego doradcę dla kupca. I następny epizod, jeśli będzie postaram się, żeby było bardziej przemyślane, można nagram go od razu, skoro na normalniejszej porze, takiej, gdzie mój umysł jest jaśniejszy i w ogóle. Może na normalnym, jeszcze nie wiem. A póki co niestety, porażka. Wiem, że mogłem jej zaradzić prawdopodobnie dosyć dobrze. Niestety nie zrobiłem tego i tyle. Nie wiem, czy zabraknie. Tak, zabrakło przez to, że grałem na easy. Super. Nawet nie będę miał więcej powiedzieć. Po prostu dziękuję wam za uwagę, no i do zobaczenia już w następnym odcinku, który będzie. Nawet nie wiem kiedy, do końca, czy za 3 dni, 4 dni, po prostu nie wiem jak to będzie z przygotowywaniem tych wszystkich, no wiecie, nowych gier, innych takich pomysłów moich i tak dalej, ale dobra, póki co po prostu tyle, trzymajcie się, hej hej.